Już 20 września wjedziemy na ostatnią prostą letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Miejscem zmagań skoczków będzie dawna stolica Kazachstanu, Almaty. Przez ostatnie lata miasto przeszło gruntowną przemianę. Miliardy zainwestowane w nowoczesną infrastrukturę i odbudowę zniszczonych poradzieckich terenów sprawiły, że to miejsce stało się przyjazne nie tylko dla mieszkańców, ale otworzyło się również dla turystów. Jednym z elementów przemiany była budowa obszarów do rekreacji oraz obiektów sportowych. W 2007 roku podjęto decyzję o stworzeniu kompleksu skoczni narciarskich, pozwalającego zarówno na rozgrywanie zawodów międzynarodowych, jak i szkolenie młodych adeptów tego sportu. Dziś centrum skoków o nazwie Sunkar składa się z 5 nowoczesnych, pokrytych igelitem skoczni. Trenerzy przez cały rok mogą wybierać od małych obiektów dla początkujących zawodników po dużą skocznię o punkcie HS usytuowanym na 140 metrze. O tym, że na tej skoczni można latać naprawdę bardzo daleko, przekonał się chociażby Kamil Stoch. Polak tuż po otwarciu obiektu poszybował na odległość 140,5 metra. Oficjalny rekord jest jednak o 1 metr krótszy. Ustanowił go Jernej Damian w czasie zeszłorocznej letniej Grand Prix. Ależ daleko, piękny skok Jerneja. No więc tu rozgorzała nam walka. Skocznia Górny Gigant przez wielu porównywana jest do olimpijskiego obiektu w Soczi. Podobny profil i duża prędkość na rozbiegu, ponad 95 km na godzinę, wymagają od skoczków sporej techniki i umiejętności tak zwanego trafienia w próg. Podobna jest również pojemność trybun. Zawody może oglądać ponad 20 tysięcy kibiców. Elementem przemawiającym na korzyść kazachskiego kompleksu jest koszt budowy. Centrum skoków w Almacie kosztowało 37 milionów euro. Dla porównania ruskie Gorki oficjalnie kosztowały ponad 15 milionów euro więcej. Liczne inwestycje w Almacie miały jak najbardziej przybliżyć miasto do standardów zachodnich. Budowa metra, rozbudowa obwodnic i dróg dojazdowych była związana ze staraniami o zimowe igrzyska olimpijskie w roku 2014. Organizacja, jak wiadomo, przypadła Soczi. Miasto tych starań jednak nie porzuciło i znalazło się w decydującej batalii o zimowe igrzyska w roku 2022. Gdyby wybór okazał się dla Kazachów szczęśliwy, już w roku 2017 będą mieli dobrą okazję do logistycznego przetarcia w związku z organizowaną właśnie w Almacie zimową uniwersjadą. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za obejrzenie pierwszego odcinka tej serii. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, zachęcam do subskrybowania kanału. Kolejne epizody, których tematem przewodnim, ale nie jedynym, będą skoki narciarskie już wkrótce.